Witam, dzień dobry. Wtorek mamy i jak zwykle jedziemy do naszej stabilnej pracy. Dzisiaj u mnie będzie szkolenie i przyjadą 3 osoby, będę je szkolić. Na początku pojadę ich odbierać na tym na dworcu. U nas jest taki dworzec z tradą. Jedziemy na Stradomiu i pojedziemy się uczyć. Te trzy osoby są nowe, jeszcze nie wiedzą, jak tam niektóre rzeczy robić, a ja postaram się coś im przekazać, aby byli bardziej wykształceni. Cały tydzień zapowiada nam być deszczowy. No niestety tak rano się nie chce wstawać. Kiedy jest słońce, to jest oczywiście bardziej lepiej. No cóż, nic nie zrobimy, musimy żyć taką pogodą, jaka jest. Tutaj moja sąsiadka wyjechała, ona jeździ nowiutko w Mazdo 6. W tamtym miesiącu miała wypadek. Auto było przód skasowany. Jeździła na zastępczym aucie, trąbią w jej. Co wy trąbicie? Halo. No i tak. Jedziemy. Dzisiaj trochę się wyjechałem o 3 minuty później, a dla mnie 3 minuty to jest różnica, bo jeżeli troszeczkę później wyjeżdżasz od razu, co jest od razu? Więcej samochodów, korków. No i tak. Ale cóż, trzeba się zawsze nastawiać dobrze od samego rana, jakby tam nie było. Musimy sami siebie motywować swoich bliskich, swoich kochanych, żon, dziewczyn. Dzisiaj dzień matki jest. Rano słyszałem w radio, RMFM zarąbisty taki zrobił kawał tekstu, muzyki, taki rap napisali i było bardzo, bardzo przyjemnie było tak napisane. No, pójdziemy bardziej dynamicznie, bo zawsze jeździmy tak jak jeżdżaj, puścimy cię. Co ja chciałem powiedzieć? Chcę powiedzieć, matka, bo u nas w Ukrainie Dzień Matki wcześniej, 10 marca, prawda? Tutaj jest dzisiaj 26 marca i ten. Życzę wam zdrowia. Ja wiem, że ogląda mnie Magda z Katowic. Magda, pozdrawiam. I jeszcze wiele różnych osób. Dla mnie tych 1000, nie pamiętam ile ludzi, jest najbardziej ważnych, bo nie są takie prawdziwe. Zawsze coś mi napiszą, a jeżeli nie napiszą, to może jednym oczkiem spojrzą chociaż na jakiś filmik, a tutaj jeździ radiowóz, bada nasza BMW srebrna, taka w Polsce, w Częstochowie, przy wjeździe od Warszawy, zawsze ona tutaj może być. A, tam jakiś wypadek drogowy. A, no, wiesz, auto zleciało do tego. No, widzimy, 3 auta. No, tak, Skoda. Dobrze, i tak. Szybciej. Dla mnie
mnie te osoby są bardziej przyjemne. A ten XC90 zawsze ze mną jeździł jednakowy czas, bo on w mojej okolicy pracuje z Katowic. Zdróweczka, szczęścia, radości, kochani nasze dziewczyny, mamusi, żony, dziewczyny, ktokolwiek. Bez was my nie moglibyśmy żyć takim pewnym, całym życiem. Dobrze. Jeden lewym pasem, a z tyłu AMG S. S63 AMG. Świetnie po prostu, świetnie. Atmosfera u mnie dzisiaj, sąsiedzi. XC90 i S63. Dobrze, nadążyłem swój czas. Hamujemy fotoradar. Musimy zwolnić do 70. Jeszcze troszeczkę. No i już jest. Super. Możemy 58. 63, 64. No ruszajcie się, panowie. Czemu wy tak wolno jedziecie? No dobrze, ja skręcę w prawy pas i pojadę szybciej, bo zaraz światło się zmienił i już stężyłem. Cudownie ranek się zaczyna. Bo tak nam, mężczyznom trzeba po prostu troszkę adrenaliny, drive'u rano i można sobie żyć, to jak sport. Oczywiście ja marzę o Porsche, no jeszcze nie mogę sobie kupić. Mogę sobie kupić teraz, nie kupić, chociażby wynająć, ale nie kupuję, bo to jest nierozsądnie na dzień dzisiejszy dla mnie. Przyjdzie ten czas i będziemy jeździć na Porsche. Stoimy. Pięknie. Zdążyliśmy na 4 minuty wcześniej przyjechać. Dobrze. Pozdrawiam wszystkim. Do zobaczenia. Miłego dnia. Pa.